Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Widzę trzy swoje twarze, więc może zminimalizuję to okienko. I chciałem wam dzisiaj trochę opowiedzieć na tyle, na ile mi się uda w ciągu tych kilkudziesięciu minut o tym, czym jest w moim poczuciu i z mojego doświadczenia pisanie scenariuszy filmowych. Ja wam zacznę może od tego, że jestem filmowcem samoukiem, który do tego świata wszedł tak trochę nie przypadkiem, ale jakoś tam bocznymi drzwiami, nie poprzez wieloletnią edukację w szkole filmowej i pięcie się po kolejnych szczeblach kariery, tylko poprzez jakąś taką pasję, którą zawsze do kina miałem ogromną. I też najpierw jeden wieloletni projekt Boże Ciało, który wiele razy zmieniałem, wymyślałem na nowo, pisałem tysiące wersji i tak dalej. No i też kolejny projekt, też wieloletni, bardzo osobisty hater, który z tego Bożego Ciała wyniknął. I różne inne filmy, nad którymi teraz pracuję jako scenarzysta, reżyser, producent kreatywny, choć oczywiście czasy są obecnie takie, że zacząłem więcej uczyć w różnych szkołach filmowych też, bo widzę, że może być różnie. Może animacje teraz odżyją. Chciałem się z wami podzielić tak teraz przez ten najbliższy czas trochę teorią pisania filmowego i trochę też praktyką, czyli tym takim moim prywatnym doświadczeniem, które w ogóle nie musi być jakieś obiektywne i obowiązujące, ale pomyślałem, że może w ten sposób wam zdołam jak najwięcej jakby unaocznić z tego, czym dla mnie to pisanie filmowe i pisanie filmów w ogóle jest. Często to będą jakieś takie skróty i tylko hasła i nie zawsze wszystko pewnie będzie w pełni zrozumiałe. Ja wam też chętnie podeślę na czacie, na YouTubie jakąś listę kilku lektur, czy filmów, czy scenariuszy, z którymi moim zdaniem warto się zapoznać. Uważam, że jest jeden tak naprawdę bardzo dobry podręcznik pisania filmowego i to jest trochę zaskakujące i czasami trochę rozczarowujące, mam wrażenie, zwłaszcza dla ludzi młodych, bo jego autorem jest nie kto inny jak ten koleś, Arystoteles, który jest potwornie nudny. To jest chyba najnudniejszy filozof, jakiego kiedykolwiek czytałem. Nie da się moim zdaniem z ekscytacją czytać Arystotelesa, ale uważam, że niestety miał on, albo na szczęście, bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i bardzo mądrych na temat w poetyce, na temat sztuki tragicznej, ale prawda jest taka, że jego uwagi na temat sztuki tragicznej, na temat tragedii antycznej doskonale stosują się do opowiadania filmowego. I po pierwsze, jak chcecie, to mogę wam podesłać też, czy tutaj na czacie, czy w jakiejś innej formie, moje notatki z poetyki Arystotelesa, które zrobiłem, które są jakimś takim wyborem tych treści. Ale też chcę wam powiedzieć teraz, w ten najbliższy czas, trochę o takich rzeczach, które mnie najbardziej w tej książce, w poetyce jakoś dotknęły i wydają mi się idealnym jakimś podręcznikiem pisania filmowego. Po pierwsze, Arystoteles stwierdza, że tragedia przedstawia wydarzenia w formie dramatycznej, a nie narracyjnej. Często się zastanawiałem nad tym, co to w zasadzie oznacza dla kina. Wydaje mi się, że przede wszystkim oznacza to, że kino powinno odbywać się zupełnie bez słów. I nawet warto sobie zrobić takie ćwiczenie, żeby swój ukochany film, który nie wiem, jest dla nas jakiś ważny i tak dalej, obejrzeć bez dźwięku i sprawdzić, ile tak naprawdę z tych scen, które oglądamy, do nas dociera pomimo braku dialogu. Czyli że bez dostępu do dialogu jesteśmy w stanie tak naprawdę doskonale zrozumieć scenę. I tak samo przy pisaniu warto sobie zrobić takie ćwiczenie, żeby spisać scenę, nawet czasami scenę z filmu, którego się nie widziało, na przykład to też jest fajne, bez dostępu do dźwięku, bez dostępu do dialogów,
Kiedyś byłem na pokazie jednego z moich filmów Bożego Ciała dla naraz, dla niewidomych i głuchoniemych. No więc ten dla głuchoniemych oczywiście wygląda tak, że po prostu się ogląda film. I zrobiłem taki eksperyment, w sensie bez dźwięku, i zrobiłem taki eksperyment, żeby faktycznie obejrzeć film bez dostępu i nie patrząc też na napisy i też obserwując publiczność. Mam wrażenie, że to było też takie właśnie doświadczenie, które mi to uświadomiło, jak wiele w kinie działa bez tej warstwy dźwiękowej, jak ona jest tylko jakimś ozdobnikiem, a w dźwiękowej, czyli bez słów. No i ogromnym problemem, myślę, jest coś takiego, że kino jest zupełnie niepodobne do życia. W życiu cały czas rozmawiamy takimi dialogami, które popychają akcję naprzód. To są takie dialogi, które nazywa się często w kinie definicyjnymi. Czyli tak, wysyłam. No to widzę, że co gadacie. Dobrze. Czyli dialogi definicyjne w kinie to są takie, które po prostu poprzez bezpośrednią komunikację mają popchnąć fabułę naprzód. Na przykład ktoś chce czegoś, chce pieniędzy, przychodzi i mówi: chcę pieniądze. Ktoś mówi: dobrze, daję ci pieniądze, i ktoś wychodzi. I często mi się wydaje, że w polskim kinie, w polskim serialu jest taki problem, że bardzo wiele scen działa właśnie w ten sposób. No i tak jak sobie wyobrażamy, nie wiem, taką scenę, że przychodzi do nas do domu jakiś groźny przedstawiciel władzy i każe nam coś podpisać, no to jeżeli ta scena opiera się na tym, że on przychodzi z czymś do podpisania, daje nam to do podpisania, mówi: proszę to podpisać, i wychodzi, no to nie mamy sceny. Tak? I nawet jeżeli w życiu tak często przebiega jakaś sytuacja, no to w filmie musimy poszukać opowieści, która poprzez inscenizację, poprzez dramatyczne przedstawienie tej sceny wywoła w nas ten sam efekt. Czyli na przykład przychodzi jakaś postać, rozsiada się u nas w domu, nalewa sobie, nie wiem, zupę z naszej lodówki do garnka i sobie ją odgrzewa, żeby pokazać, że jest u siebie i że ma nad nami władzę. I na przykład rozmawia z nami o naszej rodzinie i w tych rozmowach jest jakiś ton groźby, tak? To znaczy, że mówi, w ten sposób sugeruje, że ma władzę nad nami, nad losem naszych bliskich. I dopiero wychodząc na przykład po tej całej scenie, w której nie padły ani razu słowa na temat podpisania jakiegoś dokumentu, pada z ust tej postaci: no to jutro podpiszesz, i wychodzi. I to jest na przykład scena, która się opiera wtedy na, w tym sensie, inscenizacji, a nie dialogu definicyjnym, że cały ten proces zastraszenia i zmuszenia nas do czegoś się dzieje poprzez inscenizację, poprzez tutaj na przykład opowieść właśnie o tym, że ktoś czuje się u nas jak u siebie i nie szanuje naszej przestrzeni prywatnej. I wydaje mi się, że mistrzem takich dialogów, które są wręcz oderwane od tego, co się dzieje w scenie, jest Quentin Tarantino. Nie wiem, czy znacie. No pewnie znacie Quentina Tarantino, zwłaszcza na przykład Pulp Fiction, ale bardzo wiele filmów, ten Reservoir Dogs, generalnie te sceny, w których toczą się takie wręcz, no to jest wręcz taka trochę sztuka dla sztuki u Tarantino czasami, żeby robić dialogi, które są nie tylko oderwane od tego, co się dzieje w scenie na poziomie inscenizacji, ale wręcz są jakby zaprzeczeniem tego, co się dzieje w tej scenie, tak? Czyli dwóch kolesi ma zaraz kogoś zastrzelić, ale przez 20 minut rozmawiają o burgerach. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo trudna na początku, i dla mnie to było też potwornie trudne. Pierwsze wersje moich scenariuszy zawsze były beznadziejne też dlatego, że wszystko się w nich działo dialogami. To znaczy, że ktoś przychodził, mówił: o, to ja tutaj chcę tego, a ktoś mówił: dobrze, to masz to. I tak nie da się opowiedzieć filmu. To znaczy w filmie musimy się skupić na tym, jak wygląda inscenizacja. A nie i jak ta inscenizacja popycha scenę naprzód, a nie dialog. Problemem oczywiście, którego teraz z wami tak nie jestem w stanie poruszyć, ale jest to, jak czym ta w ogóle inscenizacja jest. Mogę wam tylko powiedzieć, że moim zdaniem inscenizacja to jest, zachęcam was do tego, żeby myśleć o tym tak, że inscenizacja to jest to, na przykład jak postaci poruszają się względem siebie w przestrzeni.
czyli która siedzi, która stoi, gesty, czyli wszystko, co jakby jest w scenie i co widzimy później na ekranie, ale co nie jest, nie wynika z narracji, nie wynika z słów, których używają postaci. Druga taka rzecz, która mi się u Arystotelesa bardzo, bardzo podobała, to taka obserwacja, że celem w ogóle tragedii jest katarzys. Jakieś oczyszczenie widzów z, według Arystotelesa, z litości i trwogi poprzez wywołanie w widzach tych uczuć. No i to jest, dla mnie to jest jakieś fajne, bo to oznacza, że sztuka i że film jest jakąś taką terapią, jakimś takim oczyszczeniem, czymś, co nas uwalnia od jakichś emocji, od jakiegoś ciężaru i cierpienia, który w sobie nosimy. Zawsze mi się ta definicja jakoś wydawała sensowna bardzo. Natomiast też jest tak, że nie zawsze kino taką ulgę, myślę, przynosi i też nie zawsze to jest jego jakimś tam celem. Ja bardzo świadomie gdzieś, jak pisałem Boże Ciało i Hejtera, to podjąłem taką decyzję, że chociaż te filmy były dla mnie podobne i były różne jakieś między nimi analogie, no to podjąłem taką decyzję, że jeden film będzie przynosił taką, takie terapeutyczne oczyszczenie i to jest Boże Ciało, a drugi nie, że drugi film nie będzie miał tego katarzys i to był Hejter. I też w związku z tym pisanie Bożego Ciała było jakoś bardzo przyjemne, bo wszystkie postaci tworzyłem i wymyślałem tak, żeby one na końcu do jakiegoś oczyszczenia nas doprowadziły i żeby same też się jakoś oczyszczały i żeby była tam jakaś taka przemiana, która prowadzi od kłamstwa do jakiejś prawdy i tak dalej. No, Hejter jest takim filmem mroczniejszym dla mnie, też w tym sensie, że on się kończy w kłamstwie jakimś absolutnym, jeszcze większym niż zaczyna i przez to to było bardzo mroczne i trudne do pisania. Teraz, szczerze mówiąc, wolę pisać filmy, nawet jeżeli są jakieś takie, nie wiem, mierzą się z jakimiś trudnymi tematami, to wolę, żeby miały takie katarzys, bo też moim zdaniem ostatecznie rzecz biorąc, to jest jakieś zazwyczaj lepsze dla kina, jeżeli kino jakoś oczyszcza, jeżeli nas nie zostawia w takim momencie właśnie, który jest jeszcze dalej od jakiegoś oczyszczenia niż początek tej opowieści. Ciekawa rzecz jest taka, że według Arystotelesa takim bardzo ważnym składnikiem tragedii, który też się wiąże właśnie z tym katarzys, z tym oczyszczeniem. Katarzys to w ogóle swoją drogą było, to jest źródło słów, to katarzys to jest takie oczyszczenie w sensie też fizycznym, fizjologicznym, przeczyszczenie, biegunka albo coś takiego. Można to sobie w każdym razie tak zwizualizować, że też dodaje jakieś takie duchowe wyzbycie się różnych rzeczy. Nie chcę powiedzieć, no wiadomo. W każdym razie, to co jest ważne u Arystotelesa, to że takim jakimś warunkiem tego katarzys jest też przedstawienie przemocy, jakiegoś cierpienia strasznego, męki i brutalność jest bardzo ważnym w ogóle składnikiem takiej opowieści tragicznej, ale stosując to do filmu, no, filmu oczywiście, dramatu, tak, to też jest ciekawa obserwacja. To jest, dla mnie zawsze to jest interesujące, jak myślimy o tym narzekaniu, zwłaszcza osób z różnych starszych pokoleń, na brutalność, nie? Telewizji, kina czy gier komputerowych, bo jakby już zdaniem samego Arystotelesa, który w IV wieku przed naszą erą jakieś ustalał różne rzeczy i na temat kultury, to jest jakiś konieczny element w ogóle sztuki tragicznej i takiej sztuki dramatycznej, żeby zetknąć nas z tą przemocą poprzez właśnie sztukę. I ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, szczerze mówiąc, bo jest bardzo wiele filmów, które na mnie działają właśnie bez tej przemocy, a jak ta przemoc się pojawia, to niekoniecznie to mi cokolwiek daje, a czasami nawet wręcz mnie jakoś tak trochę, nie wiem, czy może sprawia, że
moja wrażliwość się stępia na historię, a nie się pogłębia w wyniku tej przemocy. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka bardzo ciekawa obserwacja. Rzucam okiem na was czat. Okej, nic się tutaj interesującego póki co. Poza tym, że jest ktoś z Fredem na profilowym. To jest absolutnie okej. Ja sobie doleję kawki w takim razie i zaraz kontynuuję z takim najważniejszym, być może największym tematem. Ale wam trochę podsumuję i jeszcze raz tak wrócę do tego, co powiedziałem, żeby to jakoś mam w nadzieję, że choć z wami choć trochę zostało. Pierwsza rzecz jest taka, że zdaniem Arystotelesa, ale ja się z tym w 100% zgadzam, trzeba opowiadać inscenizacją, a nie narracją. Czyli trzeba opowiadać działaniem postaci, grą aktorską, układem postaci między sobą, czyli tym, że nie wiem, jedna klęczy, a druga nad nią stoi i tak dalej. I trzeba szukać możliwie jak najwięcej takich środków wyrazu i myśleć o dialogu jako o czymś, co jest na ostatnim w ogóle planie w opowiadaniu filmowym. I moim zdaniem to nie znaczy, że dialog później nie jest ważny, czy że nie da się napisać dobrego dialogu w filmie, który naprawdę będzie niesamowity, tylko wręcz jest tak, że właśnie dobry dialog jest możliwy dopiero wtedy, kiedy mamy go trochę w dupie, kiedy po prostu koncentrujemy całą swoją uwagę na tym, jak opowiedzieć scenę bez dialogu i wtedy nagle okazuje się, że nawet jeśli w tej scenie jest dużo dialogu, to mamy w nim jakąś taką wolność. Nie wiem, to jest może trochę tak jak w jazzie improwizacja, że możemy improwizować dopiero, kiedy znamy skalę wszystkie i wtedy naprawdę możemy się bawić. To jest trochę w tym sensie tak samo, że wolność dialogu zaczyna się dopiero w momencie, kiedy on nie jest konieczny, żeby scena się udała. I to jest jakaś taka strasznie ważna rzecz, która dla mnie była zawsze trudna do zrozumienia i myślę, że jakbym to wcześniej wiedział, to bym też sobie zaoszczędził dużo czasu różnych nieudanych prób i przy Bożym Ciele, przez lata i przy Hejterze. Czyli to mi się wydaje jakaś taka rzecz, z którą bardzo bym chciał, żebyście nie wyszli, bo pewnie siedzicie w domach albo nie wiem, w klasach czy coś, ale podejrzewam, że w domach. Ale to jest jakoś super ważne i warto sobie naprawdę pooglądać filmy bez dźwięku, poanalizować sceny z tych filmów bez dźwięku i pospisywać je takim prostym językiem, nie scenariusza, tylko takim po prostu do pokoju wchodzi postać. Postać przekonuje drugą, żeby poszła z nią gdzieś. Tak? I jakby tak po prostu spróbować nawet zgadywać czasem, co się dzieje w scenach bez tego dostępu do dialogów, bo to później nas też uczy dobrego właściwego pisania treatmentowego, do czego też zaraz przejdę w ogóle, jak jakby przechodzić od tych ustaleń na temat tego, czym jest kino, do już takiej praktyki pisarskiej. Więc teraz trochę wam powiem, jeszcze się odnosząc do Arystotelesa, o tym, jak lepić historię, jak ją w ogóle, z czego ją budować. Arystoteles mówi, że najważniejszym składnikiem tragedii jest fabuła, która jest po prostu, no tym, wiecie czym jest fabuła, podejrzewam, no ale tym przebiegiem wydarzeń w tragedii, czy też w filmie. I ona powinna być prosta i czytelna, wręcz do spisania na jednej stronie. Arystoteles mówi, że ona powinna być do objęcia jednym spojrzeniem. I tak faktycznie jest, że w filmie nawet jakby dłuższe jakieś fabuły, bardziej skomplikowane, muszą, żebyśmy dali radę to w ogóle spiąć wszystko do kupy, no to muszą się gdzieś dać opowiedzieć na jednej stronie. I to jest jakaś, na początku myślałem, że to jest jakaś ściema, jak mi to różne osoby powtarzały na temat filmu, ale tak faktycznie jest. I jest bardzo wiele rzeczy, które w tym pomagają, bo całe takie pisanie filmowe, cały taki warsztat nie zaczyna się od scenariusza. Scenariusz filmowy, czyli wiecie, ten taka forma, w której jest, nie wiem, wnętrze, mieszkanie,
wnętrze, nie wiem, salon, mieszkanie Adama, dzień. Adam wchodzi do salonu, robi sobie kawę i dzwoni do koleżanki. Adam i dialog. Cześć, coś tam. To taka ta formuła scenariusza. To jest formuła, do której powinniśmy przejść na samym końcu. Ja na przykład najdłużej zawsze pracuję nad fabułą i w zasadzie prawie nic nie piszę, tylko po prostu wymyślam, zmieniam, wyrzucam wszystko, raz jeszcze ją wymyślam, zmieniam jakieś, szukam jakby takiego układu wydarzeń, który będzie najciekawszy, będzie zarazem wiarygodny i zaskakujący. I to jest jakby coś bardzo trudnego, nad czym no myślę, że zawsze jest... To jest coś strasznie trudnego, czyli żeby coś było naraz zaskakujące, a jednocześnie wiarygodne, nie? Żebyśmy nie mieli poczucia, że to jest jakaś kompletna ściema, że ktoś sobie coś wymyślił. Jest takie pojęcie nawet spisek scenarzysty. No i to jest właśnie chyba coś, czego jako scenarzysta się zawsze najbardziej bałem i dlatego tak wiele razy jakby zmieniałem te fabuły, aż nie miałem poczucia, że one są gotowe, żeby przejść do kolejnych form. No i nawet, nie wiem, przy okazji Hejtera, to pamiętam, że nad fabułą pracowałem 10 miesięcy bez pisania scenariusza, a potem nad samym scenariuszem, który miał tam 150 stron, więc też nie to długi jakby tekst, tam tylko 3 tygodnie. I to też właśnie wynikało z tego, że po prostu już tyle włożyłem wysiłku wcześniej w tę pracę, że już jak już pisałem scenariusz, to nie musiałem się z tym wszystkim pieprzyć. I myślę, że to też wynika, w sensie, że to jest coś, co warto zapamiętać, że pisanie scenariusza jest przynajmniej dla mnie potwornie męczące i potwornie trudne. Znaczy to jest jak jakaś wspinaczka wysokogórska w Himalajach zimą K2 czy coś takiego. I dlatego warto sobie to po prostu możliwie jak najbardziej ułatwić. Dla mnie takim ułatwieniem największym jest to, że jeżeli wcześniej poświęcę bardzo dużo pracy fabule, i oczywiście, i to też jest ważne, żeby to, myślę, w pełni wybrzmiało, są różne formy pośrednie, czyli zanim przechodzimy do scenariusza, to też nie jest tak, że wymyślamy fabułę, po czym siadamy i piszemy 150 stron z głowy tej fabuły, czy z jednej strony, tak A4, tylko po takim streszczeniu fabuły warto przejść do czegoś, co powiedzmy ja nazywam takim synopsis, czyli jakieś takie 10 stron. Później od tego przechodzę do już 20 stron i to jest już treatment. I na tym treatmencie 20-stronicowym pracuję zazwyczaj najdłużej nad historią, czyli tutaj najwięcej wprowadzam zmian, omawiam to też z zespołem, z producentami, z reżyserem. Jeżeli ja nie reżyseruję, dotąd pracowałem z Jankiem Komasą przy dwóch filmach, więc to był ten sam koleś i naraz rozmawialiśmy o tych obu filmach i to było bardzo, bardzo też fajne i takie jakieś super wzbogacające dla mnie doświadczenie, że mieliśmy, myślę, bardzo różne podejście i się jakoś udało nam spotkać w jakimś wspólnym mianowniku w tych filmach. To było ekstra. No i teraz jest tak, że to po prostu wymaga... Aha, i teraz wam powiem troszeczkę jeszcze o tym, czym jest ten treatment. Pewnie to możecie też jakoś zgooglować i tak dalej, ale generalnie ważne, że w treatmencie nie ma dialogów. Czyli jest to taki zapis fabuły, w którym na przykład, nie wiem, czasami nawet dość szczegółowo możemy napisać, że Tomek wchodzi do pokoju szefowej, zadaje jej pytania dotyczące swojej pracy. Ona zbywa go dowcipem i każe mu, i tu może być w cudzysłowie, wypierdalać. Czyli można zacytować dialog w ten sposób, ale chodzi o to, żeby ograniczać możliwie funkcję dialogu w ramach pisania fabuły. I to jest bardzo, bardzo pomocne w kontekście tego, co mówiłem o inscenizacji na początku, tak? Czyli że inscenizacja jest czymś takim, co powinno popychać scenę naprzód, pomimo tego, że nie dzieje się poprzez dialog, czyli że nie słowami, a emocjami, ruchem postaci, gestami opowiadamy historię. Co mówi nam jeszcze
Arystoteles, tak wrócę sobie na chwilę do tego. No mówi nam, a wiecie co, zajrzę, czego się ode mnie nie chcecie nawet. O, super pytania. Miałem stale, dobrze. Teraz przejdę do pytań. Przede wszystkim, dobra. Jakie to uczucie oglądać na ekranie postaci, którym samodzielnie nadało się życie w procesie pisania? Bardzo dziwne czasami. Przy Bożym Ciele nie miałem takiego jakiegoś silnego w tym kontekście przeżywania tej sytuacji, ale przy Hejterze to było bardzo niepokojące, bo miałem takie wrażenie, że ta postać wiodąca, będąca jakimś takim demonem zła, no była naprawdę zła. To znaczy pamiętam, że to było takie uczucie trochę spuki, że pamiętam, że z Jankiem miałem coś takiego, że później się widzieliśmy z Maćkiem Musiałowskim jakoś po zobaczeniu jednej z pierwszych układek, czyli wiecie, takiej pierwszej wersji montażowej, która jeszcze miała ponad 3 godziny, chyba 3,5. No ale już tam ten bohater był i działał. Pamiętam, że zobaczyliśmy się z Maćkiem Musiałowskim i ja i z Jankiem obaj musieliśmy troszeczkę robić taką dobrą minę do złej gry, bo nam tak silnie zapadł w pamięć ten filmowy Tomek, że no nie byliśmy na jakimś drinku czy coś, ale nie było zbyt miło. Tak musieliśmy trochę udawać, że wszystko jest między nami okej, bo ta postać naprawdę była niesamowicie sugestywna. I teraz tak, kolejne pytania wasze, już teraz przejdę, żeby mieć już jakąś porcję za sobą. Ja co do tej komercyjności, film Niemy. No szczerze mówiąc, ostatnio sobie nawet o tym myślałem w takim kontekście, że jestem dość sfrustrowany tym, bo zacząłem pracę nad swoim reżyserskim którymś tam projektem, który no, stanął w tym momencie ze względu na koronawirusa i to jest ogromna, bardzo trudna produkcja jak na film krótkometrażowy i też jakby nie jest do końca dobra na czasy koronawirusa, bo to jest taka mroczna komedia na temat życia korporacyjnego, która się kończy sceną seksu zbiorowego. Mam nadzieję, że mogę o takich rzeczach wam mówić. I chodzi o to, że to po prostu jest wieża z ludzi, nagich ze sobą, strasznie skomplikowana po prostu figura, która jest konieczna, żeby ten film się udał. I zaczęło mnie tak frustrować to, że w dobie teraz koronawirusa, no to jest trudna scena i to się wszystko przesuwa i ta kasa, która już została zebrana, jakoś tak trochę stanęła w produkcji, nie wiadomo co z tym będzie. Zacząłem myśleć nawet o tym, żebym chętnie po prostu złapał za kamerę, poszedł z znajomymi i nakręcił horror w lesie, Niemy, pod muzę ewentualnie albo coś takiego. Więc zdecydowanie mnie też nosi, też myślę o animacjach. Generalnie wydaje mi się, że jest teraz taki moment w kinie, w którym bardzo wiele dużych produkcji, prawda, takich bardzo profesjonalnych gdzieś się nie będzie odbywało, a to też jest fajne pole, otwiera do takiej pracy trochę bardziej oddolnej, amatorskiej, z którą ja mam mniejsze doświadczenie. W dzieciństwie i właśnie w czasach gimnazjum, liceum bardzo dużo takich rzeczy robiłem, ale później gdzieś przestałem. Teraz tak, pisanie scenariusza pod film moim zdaniem bardzo się różni od pisania opowiadania. Oczywiście ja też wychodzę gdzieś z tego świata pisania literackiego i to było dla mnie zawsze bardzo ważne, ale zasadnicza różnica jest taka, że wydaje mi się, że jednak przy książce czy opowiadaniu dużo rzeczy opiera się na języku, czyli możemy po prostu językiem też różne rzeczy popchnąć naprzód i też język sam jest bardzo istotnym jakimś takim aktorem, który jest w centrum uwagi, a w filmie tego nie ma i to jest ta inscenizacja, o której wam mówiłem, że film się jakby na czymś innym opiera i w tym sensie pewnie jest bliżej do pisania dramatu,
tak, takiego teatralnego kino, ale też nie do końca, bo w dramacie też wszystko jest jednak na tym dialogu bardzo oparte, a nie na różnych lokalizacjach, na pracy kamery też i tak dalej, i tak dalej. W moim doświadczeniu pisanie scenariusza pełnego metrażu to jest zawsze ileś lat. Niestety. Czyli nie da się tego przeskoczyć. To nie jest tak, że można szybko ten proces przejść i raczej... No, znaczy, znam takie osoby, co piszą jakoś super szybko, no ale to też znamy jakieś przykłady pisarzy, co napisali w 2 tygodnie książkę i zazwyczaj to się jednak wiązało z jakimiś epizodami maniakalnymi czy coś takiego. W moim poczuciu to jest pisanie scenariuszowe to jest przede wszystkim robota, która wymaga ogromnej cierpliwości. I trochę tu przejdę do takiego kolejnego pytania, czyli czy podczas wymyślania fabuły miał pan chwilę załamania? Możemy w ogóle być na ty jakby co od razu, bo to będzie jakieś zręczniejsze. No miałem stale załamania, szczerze mówiąc. Natomiast miałem też bardzo dużo ekscytacji i wydaje mi się, że to jest jakaś taka, że to się jakoś równoważy w pracy. Jeśli pracuje się w ogóle z jakiejś takiej pasji, a nie z wizją jakiejś kariery i tak dalej, no to to nie jest takie bolesne. Nie? W sensie takim, że człowiek wtedy ma po prostu satysfakcję z tego, że robi to, co lubi i nawet w tych momentach jakiegoś takiego zupełnego zwątpienia, czy to ma sens. Ja miałem największe dla mnie zawsze i najtrudniejsze są te momenty, kiedy muszę wszystko gdzieś raz jeszcze wymyślić. Nie? Czyli długo już na przykład, nie wiem, przy Bożym Dziele to było ekstremalne, na przykład już rok jestem z jakąś wersją tego filmu, po czym nagle w sumie dochodzę sam do wniosku i to było najgorsze, że nie chodzi o to nawet, że ktoś mi to mówi, tylko ja nagle czytam i mówię, kurde, ale przecież to jest beznadziejne, żeby to opowiadać w ten sposób. Trzeba to wszystko wyrzucić i raz jeszcze zbudować. Pamiętam, że ja czasami wtedy robiłem sobie na przykład przerwę na rok, nie? Żeby też odpocząć i tak dalej. Więc krótko mówiąc, tak to wygląda. A teraz jak chodzi o granice ingerencji, jeśli chodzi o relacje scenarzysta-producent i też reżyser-producent, raczej to jest tak, prawnie, teoretycznie jako scenarzyści możemy jakoś bronić tego, żeby nasz tekst nie ulegał żadnym zmianom i jakby to wszystko tam jest. Ale prawo oczywiście to nie jest w ogóle tu istotne. Ważne są tak naprawdę relacje. Ja miałem po prostu ogromne szczęście do tego, że miałem zawsze bardzo, bardzo fajnych producentów i fajnego reżysera. Zwłaszcza przy Bożym Ciele to było tak, że po prostu wszyscy byli bardzo zaangażowani w wspólne rozmowy o tym, czym ma być ten film, castingi i tak dalej. Jakby całą taką, wiecie, cała ta machina produkcji była jakby nie było takiego sztywnego podziału, który czasem jest na producentów, którzy są z innej epoki, z lat 90., tak, i młodych twórców, którym zależy na historii, tylko wszyscy byli jakby na tym samym wózku jechali i wszyscy byli bardzo zaangażowani w sam film i w samo tworzenie tego filmu od każdej strony. I te role się zacierały. I tam miałem akurat taką sytuację wyjątkową, myślę, jak na polskie warunki, że tam nie było reżysera dość długo w Bożym Ciele, tylko ja byłem producentem, Krzysztofem Rakiem, który też jest scenarzystą, napisał Bogów, Sztukę Kochania, to biografie, te dwie duże takie biografie ważnych postaci PRL-owskich, które były popularne, pewnie słyszeliście. No i to, co było super, to, że po prostu miałem przede wszystkim, mieliśmy taki mocny team scenarzysta i producenta, dopiero później zrobiliśmy casting na reżysera, w wyniku którego jakby wyłoniliśmy Janka, choć oczywiście to było takie, to nie było jakaś, nie był to casting taki, że przychodzili reżyserzy i reżyserki i przedstawiali swoje wizje, tylko po prostu żeśmy zaczęli gadać i weszliśmy w rozmowy i w tych rozmowach po którymś spotkaniu z Jankiem uznaliśmy, że to jest po prostu to i idziemy w tym kierunku. No i to też oznaczało wtedy pociągnięcie filmu w kierunku takim, jak chodzi o różne rzeczy, także fabularne, które interesowały Janka. Natomiast ja nigdy nie czułem, że to jest jakaś ingerencja, tylko czułem, że to jest po prostu spotkanie, że tak jak Janek idzie na różne kompromisy ze mną,
później w realizacji, tak ja jako scenarzysta idę na różne kompromisy z nim. I przejdę od razu do kolejnego pytania, czyli obejrzałem Boże Ciało i nie zrozumiałem końcowej sceny. Wydaje mi się, że zawiera puentę wyjaśniającą akcję, tylko nie mogę jej znaleźć. Ja czasami mam podobnie, szczerze mówiąc, z tą sceną. To jest jedyna scena w filmie, która właśnie była takim bardzo wyraźnym moim jakimś ukłonem w stronę Janka, któremu zależało na takiej mocnym wyładowaniu. Ja w scenariuszu zawsze miałem, od którejś tam wersji oczywiście, to, że ten chłopak wraca do poprawczaka, i musi się gdzieś zmierzyć z tym swoim przeznaczeniem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten poziom jakby takiej brutalności, jeszcze na końcu z tym pożarem i tak dalej, to były jakieś takie rzeczy, które dochodziły trochę już na ostatnim etapie, w tej jednej scenie, w której też tak trochę zostawiłem pole Jankowi. Ja szczerze mówiąc lubię tę scenę, natomiast widziałem ją chyba ze 100 razy i przez to już trochę nienawidzę zarazem, bo zawsze jest tak, że jak jeździłem z tym filmem po świecie na, nie wiem, wiecie, byłem na 80 festiwalach prawie, więc czy jakieś Q&A'ach i tak dalej, to zawsze się wchodzi na te pytania po projekcji na ostatnie 5 minut filmu, no więc zawsze wchodziłem na to mordobicie nieznośne i już szczerze mówiąc czasami miałem tak, że prosiłem bardzo, żeby Bóg wejść już na napisy końcowe, a nie stać tam jeszcze 5 minut w kinie i czekać na to, aż światła się zapalą po tej scenie, bo już miałem jej dosyć. Ja tę scenę, szczerze mówiąc, staram się zawsze, znaczy na poziomie technicznym, no to mogę powiedzieć, co się w niej dzieje, jak żeśmy w końcu to wymyślili, choć wcale uważam, że to się tak bardzo jednoznacznie nie opowiada. Chodzi generalnie o to, że on bierze udział w tym pojedynku, bije się z Bonusem i wygrywa niespodziewanie tę walkę i zaczyna go jakby gdzieś dobijać. I w ramach tego rytuału poprawczakowego, który jest jakoś zainspirowany prawdziwymi poprawczakami oczywiście tego stada, nawet bardziej zakładami karnymi już dla po prostu mężczyzn, a nie poprawczakami. Ale w każdym razie w ramach tego rytuału jest taka zasada, że później się robi pożar po tej walce honorowej o to, kto będzie przewodził w stadzie, po to, żeby w wyniku tego pożaru jakby zatrzeć ślady i żeby to była trochę wina wszystkich, czyli nikogo. No tylko w filmie mam wrażenie, że to się dzieje wszystko tak potwornie szybko przez tę decyzję, żeby to zrobić na jednym długim ujęciu, którą bardzo lubię i zarazem uważam, że ona jest dobra, że to wręcz urasta do rangi jakiejś, wiecie, Miasta 44. Zawsze się śmialiśmy, że nagle Jankowi się jednak robił film według mojego scenariusza, ale w ostatniej scenie mu odpalił znowu dawny Janek z Miasta 44. Ja szczerze mówiąc tę scenę polubiłem dlatego, że uważam, że ona ma bardzo głębokie jakieś takie znaczenie. Ona po prostu jest karą dla bohatera. Największą karą dla Daniela, który startuje jako morderca, jest to, że on znowu zostaje mordercą. To jest to, czego on się najbardziej bał. Tak? I to, czemu chciał zaprzeczyć w tym filmie. No i wydaje mi się, że to jest jakaś taka duża kara, którą on ponosi w tym filmie i przez to ten film jest trochę taką właśnie tragedią grecką, że go, prawda, jak on jak jakiś Prometeusz chciał zaprzeczyć temu, kim jest, skradł jakiś ogień bogom i na końcu go bogowie jakby karzą za tą jego transgresję, za to jego przekroczenie zasad. Bardzo dziękuję, że panu Pluton, że siema Szymon. Dobra kawka bardzo, ścina. Sekundka, bardzo mi się ile trwało pisanie dwóch scenariuszy. Z Bożym Ciałem trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, bo to był proces tak długi i z tyloma przerwami, ale mogę powiedzieć, że łącznie w jakimś tam sensie od momentu, kiedy zacząłem pracować nad jeszcze wtedy zupełnie inną wersją filmu o chłopaku, który udaje księdza, to pewnie z 9 lat, a Hejter już tylko 3. Natomiast samego pisania takiego to był rok. I ja trochę do tego procesu pisania, wiecie, po prostu też wliczam cały proces produkcji, w którym
czasami przy Bożym Ciele bardziej niż przy Hejterze, ale jeszcze bardzo dużo się zmieniało na ostatniej fazie i ja jeszcze coś wymyślałem. W wyniku tych spotkań kolejnych też aktorzy i aktorki przy Bożym Ciele dużo też od siebie dodali, różnych rzeczy fajnych. Więc w tym sensie dla mnie trochę ten proces pisania niestety zaczyna się w momencie, kiedy wpadamy na pomysł, a kończy, jeżeli chcemy naprawdę być tacy bardzo zaangażowani, tak jak ja byłem, to się kończy tak naprawdę w momencie, w którym widzimy na premierze ten film i wiemy, że już się nic nie zmieni. Chociaż później jeszcze się może producent z reżyserem pokłócić i może być wersja reżyserska i wersja producenta, więc tak. No właśnie, teraz tak. Jak chodzi o skrypt doktora, to ja nie lubię bardzo tej nazwy. Ja pracowałem z różnymi skrypt doktorkami, skrypt doktorami. Szczerze mówiąc, mam dużo więcej tego rodzaju doświadczeń niż takich doświadczeń szkolnych, bo jakby żadnej szkoły nie kończyłem. Ale to jest jakaś taka moja szkoła i pisanie tych tekstów i też spotkania z ludźmi w ramach właśnie tych tekstów i w ramach pracy nad nimi to były bardzo fajne jakieś takie właśnie momenty edukacyjne. Ja mam problem z pojęciem w ogóle skrypt doktora, bo zawiera słowo doktor, które sugeruje, że jakby scenariusz, nie wiem, jest chory i przychodzimy z chorym scenariuszem do kogoś, kto ma go uzdrowić. Ja uważam, że to tak nie działa, to znaczy to nie jest tak, że ktoś po prostu wie, a my nie wiemy i to nie lubię jakby tego, jak to się nazywa. Natomiast sama funkcja, ja wolę używać pojęcia konsultant, konsultantka i też sam pracuję jako konsultant trochę w Hollywoodzie, trochę w Polsce i w Europie, w różnych miejscach i szczerze mówiąc taka robota jest cholernie wdzięczna, bo nie ma tej presji na to, że my musimy coś wymyślić, to jest nasz film, nasze dzieło, tylko dla kogoś możemy wpaść na jakieś parę luźnych pomysłów i, że tak powiem, tak sprzedać. Nie, że to jest jakaś dobra kasa szczególnie, ale jakaś tak, jakaś jest i to jest jakaś też fajna formuła dla mnie. Więc jakby po obu stronach byłem w tej sytuacji. Wydaje mi się, że mi przy Bożym Ciele najwięcej dało to, że ja miałem tam dużo na późnych już etapach produkcji, dużo konsultantów i konsultantek z różnych krajów. Bo producenci też w to trochę zainwestowali, bo dzisiaj się też tak robi, co jest fajne, że jednak kiedyś scenariusz był trochę takim złem koniecznym w polskim filmie, a wydaje mi się, że teraz jakby producenci i producentki naprawdę się bardzo angażują w to, żeby jakby ten tekst cyzelować, żeby nad nim pracować, żeby sprawdzać, czy on działa na widzów z różnych kręgów kulturowych i to było super, bo miałem jakieś takie dwie Szwedki, które po prostu zniszczyły ten scenariusz Bożego Ciała i to swoją drogą akurat było już dosyć późno, więc to praktycznie już była ta wersja, która później poszła do produkcji, ale z drugiej strony to też było fajne, bo one nie niszczyły tego tekstu dlatego, że uważały, że jest, nie wiem, beznadziejny, tylko jakby wskazywały na różne rzeczy, które one by zrobiły inaczej. Ja w większości pamiętam, że tam już i tak nie było czasu nawet, żeby tę decyzję zmieniać. Ale pamiętam, że to było, jakby w ogóle nie czułem się, nie wiem, zdołowany, że ten styl był fajny. To nie była taka, nie wiem, polska szkoła, w której ktoś cię po prostu gnoi, tylko raczej pokazanie różnych innych możliwości. I to też mi uświadomiło, że w sumie to jest trochę takie nieskończone, że ja mógłbym zrobić 40 różnych wersji Bożego Ciała faktycznie, tak jak faktycznie miałem. I może niekoniecznie jest tak, że tak jak kiedyś myślałem, że wszystkie inne były złe, a ta, która poszła, to jest jedyna dobra. Tylko, że to też jest właśnie wracając do tej fabuły arystotelesowskiej, to też jest jakaś, że te wydarzenia, które chcemy w filmie przedstawić, można bardzo zmieniać i w jakimś tam sensie one będą, myślę, zawsze dobrze działały, jeżeli będą artystycznie w przemyślany sposób uporządkowane. I właśnie na chwilę teraz zaraz zrobię, wrócę jeszcze do pytań, ale chcę wam tylko na chwilę wrócić do tego, żeby skończyć to co wam, czym chciałem się z wami podzielić z samego Arystotelesa. On mówi coś takiego, że fabuła powinna być spójna, czyli właśnie artystycznie uporządkowana i zdaniem Arystotelesa życie nie jest spójne. I w tym sensie on był bardzo przeciwny, można tak powiedzieć, choć za jego czasów w IV wieku przed naszą erą nie było filmów.
Ale był przeciwny temu, żeby robić jakieś biopiki, wiecie, filmy biograficzne, czy takie historyczne, które odtwarzają jakieś wypadki i tak dalej. I on uważał, że najlepiej jest jakby czerpać jakąś taką iskrę, inspirację z rzeczywistości i twórczo to później przetwarzać i tworzyć jakby fabuły już dramatyczne, uporządkowane. I ja na początku pamiętam, że jak przeczytałem tą poetykę, to byłem taki, że no dobra, czasy się zmieniły, kino też jest innym medium i tak dalej, ale później, szczerze mówiąc, wiele razy próbowałem iść za jakimiś prawdziwymi historiami i zawsze kończyłem z jakąś taką frustracją płynącą z tego, że już się fajnie składa historia, po czym nagle się wydarzyło coś, do czego nie mogę przekłamać, jeżeli chcę zrobić film na faktach, tak, no bo to się mija z celem. I że te fakty mi psują film, nie? Że mi się film rozpada przez to. Nawet próbowałem biografię Kościuszki na przykład, która była super ciekawa też robić. No i to się kompletnie, nigdy mi się to nie udało. Podziwiam bardzo osoby, które to potrafią zrobić, jakby wytrzymują tę niespójność życia i tak jakby decydują się to zrobić. Natomiast też odpowiadając przy okazji na pytania o inspirację, no to przy obu filmach ja miałem bardzo wiele różnych inspiracji. Filmów, książek, też muzyki. Pamiętam, że gdzieś przy Bożym Ciele słuchałem dużo takiej muzyki religijnej, amerykańskiej, kiczowatej, którą usłyszałem, jak tam pojechałem do Stanów i chodziłem trochę po kościołach gospel. To jest baptyzm, w sensie baptyzm, tak, obrządek, a nie katolicki. Zazwyczaj tam jest dużo więcej pieśni, takiego szczęścia i tak dalej. I to mi się bardzo spodobało i to też jakoś chciałem inkorporować, więc też dużo słuchałem jakichś takich popowych hitów chrześcijańskich, mimo że jestem ateistą. I myślę, że od 11 roku życia w Boga nie wierzę. Ale mam jakiś szacunek, albo raczej mam fascynację religią. Ta fascynacja też jest często bardzo krytyczna i na przykład jak patrzę na Kościół dzisiaj w Polsce, no to mam duży problem niestety z tym, co się dzieje i z samą instytucją, ale wiara mnie zawsze fascynowała i myślę, że zawsze będzie fascynowała. No ale w każdym razie takie były też inspiracje, które gdzieś były szczególnie dla mnie ważne, albo w każdym razie też wynikające z jakiejś właśnie iskry z rzeczywistości. Przy Bożym Ciele taki bardzo ważny był dla mnie mój własny reportaż Kamil, który księdza udawał, i Gorejący Krzew, inny reportaż Wojciecha Tochmana, bardzo fajny, bardzo wam go polecam też, o wypadku, w którym zginęła grupa maturzystów i konflikcie w małej społeczności, który wokół tego narósł. I w jakimś tam sensie to jest naciągane, ale w Boże Ciało jest jakąś taką próbą połączenia tych dwóch inspiracji, tych dwóch iskier, które jakoś mi się zaczęły lepić w jedną historię. Oczywiście no, podlaną różnymi innymi kontekstami, innymi różnymi też podobnymi historiami, które odkrywaliśmy. Zresztą swoją drogą to jest taka ciekawa uwaga na boku, bo jak byliśmy w Jaśliskach, gdzie kręciliśmy film, na Podkarpaciu, wiecie, mała miejscowość, konserwatywna, zamknięta dosyć wobec nas. I my nie rozumieliśmy, dlaczego oni są tak zamknięci. Myśleliśmy, że to dlatego, że tam arcybiskup im zakazał z nami mieć kontakty, bo arcybiskup się nie zgodził, żebyśmy kręcili w kościele w Jaśliskach, też z względów ideologicznych, więc no, dużo tam było zmagań. Ale w każdym razie w tych Jaśliskach żeśmy cały czas się strasznie męczyli z tym, że oni są tacy zamknięci, nie chcą uczestniczyć często. Nie wszyscy, nie? Bo było wiele osób cudownych i otwartych, ale że czuć było jakiś taki rodzaj dużego napięcia związany z tym naszym filmem, a oni poznali scenariusz, bo wysłaliśmy im to i tak dalej. No i dopiero jak skończyliśmy zdjęcia, to okazało się, że w tej miejscowości po pierwsze był fałszywy ksiądz przez 2 lata, diakon, który po prostu się tam pojawiał i no w zasadzie jeden do jednego to, co w filmie, nie? Ale, znaczy no nie jeden, no ale bardzo podobna sytuacja.
Też jakiś młody chłopak, też chyba jakimiś marzeniami o tym, żeby być duszpasterzem, które nie wyszły, który właśnie tak se dorabiał, ale w taki niejasny sposób. A poza tym w tej społeczności też był wypadek, w którym syn jednej pani zabił syna drugiej pani, no i się nienawidzą i jest cały konflikt wokół tego i są frakcje i tak dalej. Więc w jakimś tam sensie to było takie zabawne, bo my tutaj opowiadaliśmy jakąś historię, martwiliśmy się, czy ona będzie wiarygodna w tym świecie i tak dalej, a na w końcu okazało się, że w samej tej miejscowości doszło dokładnie do tych wydarzeń. Przy hejterze z kolei, jak chodzi o takie inspiracje, też jakby z życia, no to tam była moja własna rozmowa z profesjonalnym hejterem, który no, niszczył wizerunki ludzi, firm, osób prywatnych, dla hajsu to robił i on był taki bardzo cyniczny. Gdzieś taki cynizm, który jest w Tomku, głównym bohaterze hejtera, który jest jakąś wypadkową romantyka i cynika i to jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj w filmie to ktoś albo jest romantykiem, albo cynikiem, a Tomek jest jakby naraz gdzieś tam bardzo cyniczny w metodach i bardzo toksyczny, ale romantyczny gdzieś tam w jakichś takich fundamentach. No to tam właśnie ta rozmowa była dla mnie bardzo ważna. Przepraszam. Ona mnie też natchnęła do jakichś wielu, wielu konkretnych rozwiązań fabularnych. No, też oczywiście jakby dużo musiałem pozmieniać i tak dalej, ale pamiętam, że to był taki moment, w którym też uwierzyłem w ten film, bo zobaczyłem nagle, że to się dzieje. To był 2016 rok. Dzisiaj jest chyba trochę inaczej. Mamy większą świadomość tego, że są jakieś płatne trolle, farmy troli, że władza na całym świecie i w Polsce też zatrudnia, prawda, za nasze pieniądze jakichś ludzi, którzy wypisują po prostu bzdury w internecie, w które nie wierzą, co jest smutne, no ale tak wygląda świat. No ale w każdym razie gdzieś pomimo tych inspiracji, które były dla mnie ważne, to zawsze tak trochę idąc za tym Arystotelesem, zawsze dla mnie jest taki jakiś prymat fabuły nad czymś, co mnie zaciekawi, czyli po prostu jeżeli coś mi nie pasuje, na przykład, nie wiem, jak robię jakąś adaptację też czasami, czy utworu literackiego, czy coś, czy to po prostu to wyrzucam. W sensie takim, że staram się po prostu dojść do momentu, w którym fabuła jest dobra, w sensie takim, że jest spójna, że jest właśnie... I to jest coś, co chciałbym, żebyście zapamiętali, że ważne, żeby fabuła była jednocześnie zaskakująca i wiarygodna. I to jest, myślę, że nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale często jak się ogląda seriale na przykład, to jest taki problem, że te dzisiejsze wielosezonowe, że na przykład, nie wiem, w House of Cards tak było, ale w wielu, w Downton Abbey, które ostatnio oglądałem, że jakby do któregoś momentu fabuła jest po prostu bardzo ciekawie, wiarygodnie zaskakująca, a od któregoś momentu jest po prostu zaskakująca, ale już nie jest wiarygodna. I nagle mamy wrażenie takiego, że po prostu nas w tym writer's roomie, nie, w którym się pracuje nad filmem, nas po prostu ktoś chciał zaskoczyć dla samego efektu zaskoczenia, że już my się przyzwyczailiśmy do jakiejś rzeczywistości w tym filmie i nagle, czy w serialu i nagle po prostu jest takie tanie zaskoczenie. I to jest coś, co bym was chciał uczulić. Chcę wam jeszcze trochę tylko powiedzieć o strukturze filmu i tak naprawdę to też jest zainspirowane Arystotelesem, chociaż Arystoteles oczywiście to widział inaczej. On mówił o rozwiązaniu i zawiązaniu, znaczy zawiązaniu akcji, tak? Czyli akcja się zawiązuje i to jest jakaś przemiana losu bohatera z szczęścia w nieszczęście, a później rozwiązanie, czyli bohater w wyniku anagnorisis, czyli rozpoznania, jakby dochodzi do jakiejś kolejnej przemiany bohatera czy bohaterki. Natomiast w filmie jest coś takiego jak paradygmat i to jest bardzo dobrze przedstawione u Syda Fielda w jego Foundations of Screenwriting. Jest na pewno polska wersja tego. Syd Field, S-Y-D Field. Wyślę wam jeszcze zaraz listę, bo gdzieś to wszystko, przynajmniej coś tam mam na czacie. I on ma trzyaktową strukturę, która moim zdaniem jest najlepsza. W sensie ja nigdy też nie pracowałem inaczej. Czego nie robię, to zawsze staram się zrobić trzy akty, czyli ekspozycję, tak? Czyli jakby takie zbudowanie historii, zawiązanie akcji, konfrontację, czyli drugi akt, który jest najdłuższy i zakończenie, czyli akt trzeci. No i w tym
całym paradygmacie Sitfield ma wszystko tak co do minuty wręcz określone, że na przykład w 27 minucie takiego filmu właśnie pełnometrażowego, klasycznego, tak dochodzi do pierwszego plot pointu, czyli takiego pierwszego ważnego punktu zawiązującego akcję. W 10 minucie zazwyczaj jest katalizator, czyli coś, co w ogóle wyzwala w ten sposób bohatera czy bohaterkę, że on zostaje doprowadzona do tego plot pointu. Wiecie, to jest tak, jak myślę ze wszystkim, że warto się nauczyć tych zasad też po to, żeby później się wiedzieć, kiedy się je łamie i dlaczego się je łamie. Natomiast te zasady naprawdę działają i to jest dziwne, bo bardzo wiele filmów, które wydawało się, że są jakoś super artystyczne, pojebane, szalone, dziwne i tak dalej, w sumie i tak koniec końców spełniają te filmy te z reguły, które właśnie zawierają się w tych trzech aktach. No i to jest jakaś taka jedna rzecz, a rzecz jeszcze istotna, którą wam chciałem powiedzieć, która myślę, że jest niekoniecznie tak oczywista, że bardzo ważną rzeczą dla mnie jest, żeby sobie określić temat, jak pracuję nad filmem. I żeby to był temat, który mnie jakoś obchodzi, który jest dla mnie ważny. I ja zawsze staram się określić jakieś dwa tematy w filmie, które są najważniejsze, które nie łączą się w oczywisty sposób na początku. Czyli nie na przykład, nie wiem, religia i wiara, albo nie na przykład trauma i terapia, albo nie wiem... miłość i zazdrość, tylko jakieś dziwniejsze nieco połączenia, które poprzez film, tak jakby też te dwie obce planety gdzieś się schodzą, poprzez fabułę. I dla mnie przy Bożym Ciele na przykład wszystkie postaci, łącznie z Danielem, czyli postacią centralną, tworzyłem w ten sposób, żeby były na temat roli społecznej, tak? Czyli kim my jesteśmy, jakie role odgrywamy w społeczeństwie i czy jesteśmy poza tymi rolami, czy istniejemy w ogóle jako ludzie tak naprawdę poza rolami, które odgrywamy, nie? Czy nie jest tak, że jak jesteśmy sami, to tak naprawdę też odgrywamy różne role społeczne, tylko w takim jednoosobowym jakimś teatrze życia społecznego. Więc temat roli, a drugi temat, który był dla mnie bardzo ważny w Bożym Ciele, to temat traumy. Traumy wypadku, traumy z grzechu, który nosi główny bohater, który jest mordercą. Traumy niesprawiedliwości, traumy utraty syna, traumy poczucia winy za ten wypadek. I te wszystkie traumy, które są w tym filmie, myślę, jakoś tam obecne, łączyłem z tematem roli społecznej i starałem się każdą postać ułożyć mniej więcej tak, żeby ona gdzieś była wypadkową tych dwóch tematów. Tak na przykład Daniel nie może realizować swojej roli społecznej, którą jest bycie księdzem, ze względu na swoją traumę z przeszłości, na to, że jest mordercą i oczywiście to jest przede wszystkim grzesznikiem, powiedzmy, w tych kategoriach takich chrześcijańskich, czy po prostu nie przestępcą świeckich, ale też jest, myślę, tym straumatyzowany i to też była ciekawa figura dla mnie do pracy, żeby tak podejść do tematu mordercy. I no i wszystkie postaci w tym filmie tak naprawdę starałem się tak trochę sobie ująć, nie? Że na przykład też jest postać kościelnej, która odgrywa jakąś rolę tej świętej, prawda, w społeczności, która nienawidzi tej wdowy, która jest tą właśnie wyklętą, złą ladacznicą w tej wsi i tak dalej, bo ona odgrywa tę rolę też w wyniku swojej traumy, tak, i ona też w wyniku tej traumy jest tą taką świętobliwą, taką właśnie trochę wręcz zaburzoną w tej swojej jakiejś takiej mentalności kościółkowatej postacią, ale dla mnie też bardzo ciekawą i też to był dla mnie może sposób na zempatyzowanie, nie? W sensie wejście w buty, zrozumienie, współodczuwanie z postaciami, które jak pisałem na początku wydawały mi się bardzo odległe. W Hejterze też były dwa tematy i to był resentyment. Resentyment to jest takie, jak chyba najlepiej to zdefiniować jako takie uczucie, że kogoś nienawidzimy dlatego, że kogoś kochaliśmy, a ten ktoś nas odrzucił. Ale to jest tak w kontekście miłości, nie? Czyli to jest takie krzywda, poczucie krzywdy stałe i poczucie nieodwzajemnionych uczuć i tak dalej. W socjologii, z tego co pamiętam, to resentyment ma takie znaczenie
społeczne, że to jest jakaś taka forma trochę zazdrości czy czasem zawiści płynącej z poczucia niesprawiedliwości świata, w którym żyjemy, tak, społecznego i ekonomicznego, czyli że na przykład biedniejsi mają poczucie jakiejś niesprawiedliwości, krzywdy płynące z tego, że żyjemy w dość niesprawiedliwym, myślę, systemie i to generuje w nich jakąś złość i właśnie chęć zemsty. No a drugi temat w hejterze to manipulacja, czyli cała ta sfera manipulacji, ale pojmowanej nie tylko jako manipulacja internetowa, tylko też taka manipulacja międzyludzka, emocjonalna, więc to wszystkie postacie w tym filmie, zresztą w obu filmach starałem się jakby uczynić ze wszystkich trochę oszustów, żeby wszyscy kłamali, żeby nikt nie był do końca szczery. I wydaje mi się, że mam nadzieję, że to się choć trochę udało. Wydaje mi się, że jest coś takiego, że o Tomku zawsze myślałem tak, że on nie używa po prostu internetu do manipulacji, tylko on sam jakby jest trochę internetem. Że to jest taka trochę postać symboliczna, która tę manipulację uwasabia. Dobrze, wracam do Was, do czatu. Dobrze. Kalwi i Remi. Nie miałem, szczerze mówiąc, tej piosenki w głowie, ale byłem zachwycony, kiedy ona została użyta, no bo to jest taki w ogóle jakiś polski, cudowny, właśnie taki paździerzowy hicik. I szczerze mówiąc, było mi niezmiernie miło i też o tym sobie myślałem w ogóle. Dokładnie o tym absurdzie tego, że Calvi i Remi wylądowali w domach wszystkich członków i członkiń Akademii. W ogóle z muzyką w tym filmie było tak, że ja pamiętam, że my trochę na początku mieliśmy inny soundtrack i też inną muzykę skomponowaną. Jest taka ciekawostka co do muzyki w Bożym Ciele, że my pierwszą układkę, która poleciała do Francji, została wysłana, bo to była polsko-francuska koprodukcja, mieliśmy z podłożoną muzyką, do której jeszcze nie mieliśmy praw i tak dalej, albo nigdy tych praw nie dostaliśmy. Ale też tam była muzyka wzięta, skomponowana do innego filmu z Wiagincewa, Niemiłość, dodana po prostu, bo dobrze działała. Muzyka skomponowana przez takich bardzo znanych w świecie filmowym, topowych kompozytorów, braci Galperin. No i tak się szczęśliwie złożyło, że bracia Galperin zobaczyli ten film ze swoją skradzioną muzyką i napisali nam: ej, słuchajcie, w ramach jakiejś tam projekcji francuskiego tego funduszu filmowego, bo ten film był koprodukcją francuską. I oni zobaczyli ten film i powiedzieli: słuchajcie, bardzo nam się podoba ten film, tylko może wam napiszemy własną, nową muzykę, a nie po prostu będziemy naszą skradzioną. Więc to było bardzo śmieszne i jakieś takie dla mnie, nie wiem, fajne uczucie. No a jak chodzi o muzę, to w ogóle w filmie. Tak samo też jak chodzi o Białasa. Pamiętam, że my Białasa odkryliśmy już na samym końcu, dokumentując te poprawczaki. Ja w tym nie uczestniczyłem już tak bardzo. Też był taki etap na końcu, kiedy ja już trochę się, że tak powiem, też nie we wszystkim uczestniczyłem. Trochę się starałem już skupić na tym, żeby dotrwać do tego planu i jeszcze na planie, że tak powiem, być jak najbardziej aktywnym, a nie jeździć tak bardzo po Polsce z ekipą. Ale pamiętam, że też mieliśmy spotkania w Warszawie z wychowawcami i wychowankami poprawczaków też i oni nam tego Białasa gdzieś podrzucili, tego słuchali. Myślę, że ta muza bardzo dobrze działa, dlatego że jest taka po prostu no, autentyczna, jest taką muzyką jakąś takiego trochę ścieku wręcz, tak? I takiej meliny i takiego jakiegoś brudu i takiej beznadziei, z którą ci dwaj bohaterowie gdzieś się mierzą w tym filmie i z tego poprawczaka gdzieś też to wynieśli. Więc tak, wracając do hejtera. To ze strony producentów pojawił się pod tytuł Sala Samobójców. Ja zawsze pracowałem nad filmem Hejter. Od początku wiedziałem, to żeby być fair, że prędzej czy później będę musiał dopisać Sala Samobójców
do tytułu, ale pamiętam, że odwlekałem to w czasie dosłownie, że już wszyscy mówili, dobra, Sala Samobójców, Hater, a ja cały czas gdzieś się na to nie potrafiłem zgodzić. Nie dlatego, że uważam, że to jest bardzo złe, tylko po prostu, że takie dosyć typowo merkantylny zabieg. Natomiast chcę powiedzieć to, że zarazem mam wrażenie, że to jak wymyśliłem, a później też jak to zostało zrealizowane, czyli postać Agaty Kuleszy, która jest tym łącznikiem i to w jaki sposób to zostało powiedziane w filmie, jest dla mnie okej. Okay. I też gra, do której od początku chciałem nawiązać i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest może nietypowe, ale dla mnie Boże Ciało jest bliżej Hejtera niż Sala Samobójców, dlatego że piszę te teksty naraz i w jakimś sensie ci bohaterowie są do siebie dosyć podobni. To znaczy Tomek i Daniel nie są wcale tak odlegli, jakby się mogło wydawać. Za sekundę wam przejdę do kolejnych pytań. Tylko sobie łyknę antyalergiczny lek. Na mnie film Kanał zrobił ogromne wrażenie też, odpowiadając Piotrkowi Burakowi, o ile to jest jego nazwisko, ale pewnie jest. To jest super przejmujący film i jakiś taki, no nie wiem, w sensie nic mnie chyba tak nie poruszyło na temat Powstania Warszawskiego. Jak chodzi o filmowe dzieła, to na pewno to jest jakiś number one. Strasznie lubię to otwarcie, które jest tak mocne z tym lektorem, który mówi tak, po kolei przedstawia bohaterów i mówi, no pod koniec tego filmu wszyscy zginą. I to jest też, wracając do Arystotelesa, to też jest bardzo takie arystotelesowskie i tragiczne, żeby na samym początku określić to, że nad bohaterami wisi jakieś fatum. Oni po prostu sobie nie przeżyją tego. I to paradoksalnie wcale nie sprawia, że my nie chcemy śledzić tego filmu. Myślę, że to jest oczywiście trochę jakieś naciągane, bo to jest inny rodzaj gatunku, ale jest tak, że jak oglądamy, nie wiem, jakiś horror czy coś takiego, no to przecież wiemy, o co chodzi, tak? Raczej wiemy, że będą ginąć ludzie. I w ogóle, że w filmie to nie, jakby nie, bardzo często dobrze działa tak zwany suspense. I to jest taka ważna filmowa kategoria. To Hitchcock jakby strasznie to podkreślał, że to są dwie różne rzeczy. Zaskoczenie, twist w filmie i suspense. Twist to jest, jeżeli my jako widzowie myślimy, że wszystko pójdzie dobrze i nagle się wszystko spektakularnie psuje. A suspense to jest, jeżeli dwie postaci siedzą przy stole, pod stołem jest bomba i wiemy, że ta bomba wybuchnie. I wiemy co więcej, na przykład, że ta bomba wybuchnie o jakiejś pełnej godzinie i czekamy na ten moment, kiedy zegar wybije tę godzinę i wiemy, co się wydarzy i tak oglądamy. I tak naprawdę wydaje mi się, że suspense dla mnie na przykład przy pisaniu był zawsze taki szlachetniejszy niż zaskoczenie. Może dlatego, że suspense nie wymaga trochę jakichś takich tanich chwytów, nie? Że jeżeli coś jest suspensem, to po prostu nie musimy jakby trochę widza za wszelką cenę zadziwić, tylko możemy zaangażować go w historię i wraz z nim oglądać na przykład katastrofę. I suspens ma w sobie jakby tą tragedię, bo ma nieuchronność, ma tą tragiczność taką arystotelesowską. Dla mnie na przykład suspensem w Bożym Ciele jest to, że my wiemy, że prędzej czy później Daniel zostanie zdemaskowany. I myślę, że my to wyczuwamy, że on to nie jest chłopak, który nie wiem, se wróci gdzieś, wyjedzie nagle, zostawi to, tylko on tam zostanie, aż do momentu, kiedy nie zostanie zdemaskowany. I to buduje stały suspens w filmie. A suspens też buduje to, że z kolei Poprawczak, do którego wtedy wróci, jest miejscem zagrożenia dla niego, wręcz życia, prawda, i zdrowia. No a w Hejterze suspens wynika z tych planów bohatera, że my jakby znamy plany, wiemy o zamachu, wiemy o wszystkim, co będzie robił, prawda? I jakby tylko oglądamy, znaczy nie wiemy, jak to będzie przebiegało, ale wiemy, że to się wydarzy i jakby właśnie temu się przyglądamy, jak to się wydarzy.
Teraz tak. Ja nie wiem właśnie, jak to jest z Bożym Ciałem. Czy trzeba znać polską kulturę? Tak myślałem, jak tworzyłem ten film i szczerze mówiąc też często żartowałem i ze mnie żartowała czy moja rodzina, czy przyjaciele, że to jest taki typowo polski film, że wiecie, ksiądz, mała miejscowość, jakaś zagadka kryminalna, no taki, że ojciec Mateusz, jakby strasznie cisnęli ze mnie wszyscy, że to jest takie właśnie typowe polskie kino, które ma wszystkie, i faktycznie ma wszystkie motywy typowe dla polskiego kina, łącznie z płonącym budynkiem stodoły, czy tam czy jakieś przybudówki, jakby, że wszystko się zgadza z takim trochę nawet negatywnym stereotypem takim polskiego kina. Natomiast mam takie wrażenie, że jest coś takiego, że jeżeli się wchodzi bardzo głęboko w kontekst jakiś, tak jak my wyszliśmy w Bożym Ciele, to w którymś momencie się trochę przychodzi na drugą stronę. Czyli jakby poprzez takie wejście naprawdę głęboko w kontekst, jeżeli mamy fabułę, która jest też uniwersalna, a tutaj mamy bardzo uniwersalne chyba problemy po prostu podjęte, to jednak dochodzimy do takiego momentu, w którym to jest po prostu komunikatywne dla widzów z różnych grup społecznych i różnych kręgów kulturowych. I tego doświadczyłem z Bożym Ciałem. Ten film się na przykład bardzo podoba muzułmanom. Nie? Jakby zgarnął jakąś tam nagrodę krytyków arabskich, którzy, no oczywiście tam jest dużo bardzo też chrześcijaństwa w tym arabskim świecie, więc to nie chodzi o to, że to są tylko muzułmanie i to też jest jakieś ważne rozróżnienie, które pamiętam, że kiedyś nie było dla mnie takie oczywiste. Myślałem, że jak ktoś jest Arabem, to po prostu to znaczy, że islam, a to w ogóle tak nie działa. Ale akurat pamiętam, że w tym kręgu tych krytyków, którzy nam dali nagrodę, to dominowali ateiści i muzułmanie. Więc to też myślę, że pokazuje, że ten film jakoś jest komunikatywny dla różnych kręgów kulturowych. I pamiętam, że też byłem raczej tym pozytywnie zaskoczony, że jest. No właśnie ciekawe z tym... z tym przedstawieniem wsi, które jest krzywdzące. No właśnie Ja miałem poczucie, że przy Bożym Ciele udało nam się zrobić coś takiego, że to jest negatywne przedstawienie społeczności, ale nie ze względu na to, że to jest społeczność wiejska. To znaczy, to nie jest eksploracja taka, wiecie, typowa polskiej prowincji, na której wszyscy piją, mają duże nosy czerwone i tak dalej, i tak dalej. Wąsy i coś tam. Ja akurat teraz też mam, ale to jest eksperyment. I mam wrażenie, że to jest w ogóle duży problem w polskim kinie i rozumiem, że pijesz do filmu Twarz, który swoją drogą też jest ciekawy, bo był nakręcony w dokładnie tej samej miejscowości, czyli w Jaśliskach. Są dokładnie te same plenery i w jakimś tam sensie nawet czasami ci sami statyści, którzy grają w tych scenach, więc to też się dziwnie dla mnie, pamiętam, dziwnie mi się to oglądało. Ja osobiście miałem problem trochę z Twarzą, właśnie ze względu na to, że trochę, że ten film dla mnie był bardzo wyższościowy wobec społeczności, którą przedstawiał. To znaczy, ja nie miałem poczucia, że bohaterka jest z tymi postaciami, z tymi bohaterami i bohaterkami, reżyserka, przepraszam, Małgosia, która uważam, że jest swoją drogą bardzo dobrą reżyserką, warsztatowo i bardzo ciekawą. Ale miałem takie poczucie, że to jest trochę film warszawki o prowincji, nie? I w Bożym Ciele jakoś myśmy starali się tego uniknąć na różne sposoby. To jest ciekawe, bo to jest dosyć trudne nawet na poziomie realizacji, bo jak ludzie słyszą w polskim kinie, że robimy nie Polska, tylko Skandynawia. Oczywiście to trochę naciągane, ale w takim sensie, że to jak wyglądają ci ludzie na przykład, to jakby dla mnie to się nie różni, nawet na poziomie ciuchów czasami zasadniczo od, nie wiem, takiego świata miejskiego. To znaczy to nie jest, zwłaszcza młodzi, nie? Ale wydaje mi się, że jest taka intuicja w tym filmie, że te podziały, które są tak silne czasami i tak politycznie też budowane przez, tutaj akurat myślę, obie strony barykady i jakby ludzi z wielkich miast, którzy mają w sobie dużo takiego hejtu na właśnie prowincję i w drugą stronę też, nie? To znaczy też ta prowincja tych wielkich miast nienawidzi i też ze względu myślę na te często to, jak właśnie jest przedstawiane w filmie.
No jeżeli miałaś, rozumiem, czy miałeś takie poczucie, że ten film jest jakoś klasistowski, to oczywiście to też jest twoje prawo i ja, broń Boże, nie uważam, że te filmy, które zrobiłem, są jakieś, nie wiem, czyste i jako łza i myślę, że mają jakieś różne wady też wynikające po prostu z miejsca społecznego, z którego były robione i zarówno pisane przeze mnie, jak i później reżyserowane przez Janka i myślę, że nie ma co ukrywać tego, że film zawsze jest robiony z jakiegoś miejsca i z jakiejś pozycji. Nawet jeżeli tak jak Boże Ciało jest takim filmem, w którym ja starałem się bardzo schować swoje poglądy na temat religii, na temat polskiej religijności, żeby ten film był możliwie uniwersalny i otwarty, no to wcale nie oznacza, że mi się to tak w 100% udało i myślę, że może są jakieś takie różne rzeczy, do których by się można przypierniczyć. Tak, masz rację z tym Stasiukiem. Tak, to były aż 3 filmy, to jest bardzo ciekawe w sumie. Teraz jak chodzi o te, bo to jest parę pytań było takich dotyczących Bożego Ciała i tego sukcesu. Zbyszek, sam jesteś kasztą. Okej. Ten sukces jakby Bożego Ciała był dla mnie jakimś takim totalnym szokiem, szczerze mówiąc, i długo, w sensie sam moment na przykład już nominacji, no bo ja wcześniej po shortliście dużo pojeździłem po Stanach i jakby promowałem ten film, czasami sam, czasami z Jankiem Komasą, czasami z Bartkiem Bielenią, też z Piotrkiem Sobocińskim, więc jakby trochę mieliśmy tam jakichś takich, znaczy dużo naprawdę styczności z widzami i to było też bardzo intensywne, nie, dla mnie, no bo to był pierwszy raz w LA, tak naprawdę pierwszy raz w ogóle zawodowo za granicą i to od razu na takiej dosyć, powiedziałbym, w sumie stresujących warunkach, ale fajnych, jakby to wspominam bardzo miło. Natomiast pamiętam, że nominacja była takim momentem, kiedy pamiętam, że mnie to jakby dość mocno z butów wystrzeliło, w sensie, że byłem nie w taką stronę, broń Boże, że nie wiem, że jakieś soduwy czy coś takiego, tylko raczej, że miałem takie poczucie, że to jest potwornie dziwne, w sensie takim, że takiego trochę, wiecie, takiego jakiegoś Truman Show, nie? Na początku. Pamiętam, że miałem takie poczucie, że co? Że to chyba się nie dzieje. Takiego jakby niedowierzania. O, niedowierzanie to było to hasło. Plus, ponieważ miałem 27 lat, teraz już mam szczęśliwie 28, ale to wszyscy, a akurat sobie dużo jeździłem z moim filmem reżyserskim, więc dużo miałem też styczności z ludźmi ze świata filmu, wszyscy cały czas rzucali taki żarcik, że no, ty masz 27 lat, to wiesz, jest ten klub 27 ludzi, którzy byli zdolnymi twórcami i w wieku 27 lat zeszli z tej ziemi, więc też pamiętam, że nawet wtedy nie było mi już tak do śmiechu, jak mi 20 osoba rzucała ten żart. I generalnie to był, to oczywiście tak sobie teraz trochę z tego żartuję, ale pamiętam, że dopiero po jakichś 2-3 tygodniach wróciłem do takiej po prostu radości ogromnej z tej nominacji, a na początku to było dziwne uczucie. Trochę za duże, myślę, też na ten moment w życiu i jakby super fajny i jednoznacznie pozytywne, ale na początku było trochę za grubo. Teraz tak. To prawda i w ogóle mi się wydaje, że Janek ma taką zdolność i ja go za to strasznie też cenię, żeby zaufać, że tak powiem, nie do końca nieopierzonym współtwórcom, no bo nie wiem, Bartek Bielenia miał ogromne doświadczenie, tylko że w teatrze, nie? Maciek Musiałowski w jakimś sensie też już był doświadczonym aktorem, ale Janek ma coś takiego, że on jakby, mam wrażenie, że trochę karmi się młodością, że to jest taki reżyser, który jest, wiecznie szuka tej młodości i myślę, że też dlatego on gdzieś, teraz to rozumiem po czasie, że on tak ogromnym zaufaniem mnie obdarzył i tak się na mnie trochę jakby zdał w tej współpracy, też dlatego, że poczuł, że ma do czynienia z kimś, kto jest młody
nikt to jakoś tą rzeczywistość tak odbiera, że on trochę się w to nie będzie wpierniczał, tylko da mi też te swoje historie opowiedzieć, a on później w reżyserii jakby zajmie się tym, jak je opowiedzieć. Co, i to jest ważne, że w filmie to jest cholernie istotne. W sensie to, co, jak są moim zdaniem równie ważne, a często wręcz jest tak, że to jak, czyli to, czym się zajmuje reżyser, jest wręcz ważniejsze od tego, co opowiadamy. Czy to czasami nie da się tego procentowo tak ustalić, ale pewnie są takie filmy, nawet w których ta forma opowieści, te środki filmowe, których używamy, to jest tak bardziej z, powiedzmy 70-80%, a czasami oczywiście są takie filmy, w których ta forma jest trochę dyskretna. Akurat w Bożym Ciele na przykład ta forma jest dyskretniejsza i historia jest bardziej na pierwszym planie, ale w Hejterze na przykład forma jest bardzo ważna. Kasztan jest w ogóle okej. Okay. Czy ktoś ogólnie mi zarzucał klasizm poza tobą? W jakimś sensie? Mam takie wrażenie, że nie bardzo. To znaczy jak na to, jak w polskim kinie przedstawienie prowincji jest tradycyjnie klasistowskie, to Boże Ciało raczej, pamiętam, że krytycy na przykład prawicowi, tacy związani nawet gdzieś z obozem władzy w jakimś tam sensie, właśnie też, co mnie czasami trochę niepokoiło, byli bardzo zadowoleni z tego filmu. Właśnie dlatego, że im się podobało to, że on jest tak strasznie jakby odmienny, wybaczcie, od tego, jak się zazwyczaj przedstawia w Polsce, w polskim kinie prowincję. Natomiast mam wrażenie, że na przykład na świecie ten film był bardzo często odbierany przez osoby z prowincji, tylko spoza Polski, nie, na przykład z Teksasu, jako właśnie taka bardzo neutralna opowieść o tej społeczności. Tylko taka jakby opowieść o społeczności, która jest jakby rozbita tym wypadkiem. Nie? I że dla ludzi, myślę, że za granicą to, że to jest prowincja polska, nie jest tak komunikatywna. Oni nie wiedzą trochę o tym konflikcie jakoś politycznym, społecznym, w którym my jesteśmy w Polsce, uważam, pomiędzy też miastami dużymi, a mniejszymi miejscowościami, który jest też napędzany przez różne polityczne, myślę, manipulacje. Myślę, że się bardziej lubimy w tym kraju, zdecydowanie. Wszyscy się bardziej lubią w tym kraju niż nam się wydaje i to jest też duża tragedia. Ale to jest osobny temat. Natomiast na przykład taka kobieta z Teksasu kiedyś do mnie podeszła w Toronto po pokazie. Właśnie to wam powiem, bo to jest ciekawe, jak chodzi o odbiór filmu w ogóle i o to, jak różne rzeczy można narzucić sobie na ten odbiór, jak się z widzem, których ja nie miałem w głowie. Po pokazie w Toronto, który był premierą północnoamerykańską, więc w zasadzie taki pierwszy duży pokaz po Wenecji, po premierze, która była super. To był, i teraz jeszcze wracając, tak skacząc do tego pytania o tę euforię i o ten sukces jakby Bożego Ciała, to szczerze mówiąc dla mnie największym momentem była Wenecja. Premiera w Wenecji, ta owacja na stojąco, Janek płakał, ja płakałem, wszyscy płakali. Było naprawdę, to było tak strasznie silne, piękne, poruszające uczucie, że pamiętam, że nic mnie chyba, już nic tego jakby w jakimś sensie nie przebiło, ale to dobrze, bo to był też początek i być może ten początek powinien właśnie być najsilniejszym doświadczeniem. Natomiast w Polsce też na przykład w Gdyni to był super pokaz i tak. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, czyli do tych dwojga widzów. Najpierw podeszła do mnie kobieta z Teksasu w Toronto i mówi, że mi strasznie, strasznie, z takim silnym, wiecie, redneckowskim, amerykańskim akcentem, że mi strasznie dziękuję za to, że stworzyłem taką obronę wiary chrześcijańskiej przed atakami liberałów, którzy chcą zniszczyć tradycję i taką, no taką, wiecie, tak jakby zinterpretowała to Boże Ciało jako taką opowieść o tym, że trzeba bronić wiary przed atakami. Ja pamiętam, że byłem bardzo zbity z tropu i uśmiechnąłem się jej, podziękowałem i coś wymamrotałem, że cieszę się, że jej się film podobał czy coś takiego. No i trochę byłem jeszcze przestraszony, po czym podszedł do mnie kolejny widz i to był pan z Polski, ale żyjący w Kanadzie od wielu lat, który się przedstawił, że jest właśnie Polakiem, ale LGBTQ
Podejrzewam, że był gejem, ale nie jestem pewien tak naprawdę. Może był jeszcze jakoś niezdefiniowany bardziej i podziękował mi szalenie za taki atak na Kościół, który pokazuje tę hipokryzję katolików i chrześcijan i tak wspaniale jakby właśnie zdaje sprawę z tego, jaka to jest straszna, zakłamana formacja kulturowa. I pamiętam, że to wtedy wróciłem do hotelu, pamiętam po tym pokazie i to mi zapadło w pamięć, te dwie reakcje. I byłem tak tym jakoś na początku po prostu skonsternowany, no bo jednak robi się jakiś film i trochę się człowiek nie liczy z tym, że później ludzie będą aż tak silne jakby jakieś emocje swoje nakładać na tę opowieść. Prawda jest też taka, że Boże Ciało bardziej niż hejter stwarza przestrzeń na to, nie? Przecież to jest taki film, który świadomie zrobiłem na poziomie scenariusza, a później zrobiliśmy razem jako ekipa i też wszyscy gdzieś w takim duchu go robili, żeby zostawić na te projekcje widza bardzo dużo miejsca, żeby gdzieś tej przestrzeni interpretacji było dużo. Więc to w jakimś sensie był sukces, ale tak. A no właśnie ktoś pisze, że udało się uciec od stereotypu Maja polskiej wsi. Możemy być zdecydowanie na ty. I to wam powtarzam, ale to już jest końcówka. Szczerze mówiąc, jak chodzi o warunki do pisania, to teraz na przykład ich nie mam za bardzo. To znaczy pracuję nad swoim filmem krótkometrażowym i tam poprawiam różne rzeczy i jakoś nad tym dużo siedzę w scenariuszem, no ale to jest krótkie, to jest tam 20 stron. A jak chodzi o taki pełen metraż, to ja trochę potrzebuję wtedy innych warunków, właśnie pojechać gdzieś na przykład, jak się da, na wieś, do jakiegoś czy czyjegoś domku, czy coś, czy mieć taką przestrzeń. Miałem też biuro, teraz niestety w wyniku pandemii też to biuro się jakoś zamknęło i trochę też kombinuję, jak je sobie odtworzyć, ale też szczerze mówiąc teraz nie mam dobrych warunków do pracy, dlatego że po prostu mam bardzo dużo takiej pracy stricte, żeby usiąść i pisać scenariusz pełnego metrażu, dlatego że mam po prostu bardzo dużo rzeczy takich, wiecie, uczę, konsultuję, pracuję jako producent kreatywny przy jakichś produkcjach też w Stanach i tak dalej, więc jakby mam bardzo dużo kontaktu międzyludzkiego i to jest jakaś taka faza, w której też przy tym filmie reżyserskim mam dużo tego rodzaju pracy międzyludzkiej. I to jest jakaś taka faza, której czuję, że potrzebowałem, więc z tym nie walczę. Cieszę się, że mi się udało te dwa filmy napisać i mam nadzieję, że jeszcze wrócę kiedyś do takiego trybu samotniczego trochę. Ale to jest, mi się wydaje, trudne, że scenarzystka gdzieś powinna łączyć w sobie te dwie postawy, nie? Czyli powinna z jednej strony najpierw się móc zamknąć w jaskini na długi czas i napisać tekst, a później wyjść z nim do ludzi i być w kontakcie z jakimś zespołem i z tym zespołem się dogadać. I to było dla mnie duże przejście i na razie trochę jakby nie wróciłem do tej jaskini jeszcze póki co i na razie jakoś tak bardzo nie planuję. No właśnie to było naszą intencją, jak chodzi o brak upolitycznienia. Cieszy mnie to, że to tak złapałaś. Tak, mam takie poczucie, że to jest w ogóle męczące w polskim kinie, że ono jest tak bardzo polityczne. Ja uważam, że są filmy polityczne, które są bardzo potrzebne. Dla mnie na przykład Claire, filmy Siekielskich, no to są super ważne filmy społecznie, ale szczerze mówiąc czysto filmowo, to nie jest takie kino, które by mnie interesowało, że nie chciałbym nad czymś takim samemu za bardzo pracować, bo to jest dla mnie trochę może za proste właśnie, nie? W sensie nie wymaga to ode mnie jakiegoś zmagania ze swoimi pomysłami, przyzwyczajeniami. Słuchajcie, wyślę wam szybko jeszcze tylko na czacie, bo widzę, że... Oglądajcie zwłaszcza tych filmów. Tu są dwie pozycje, Sidfield, The Foundations of Screenwriting i Aristoteles Poetyka, fragment o tragediach, który jest tu. Jestem pewien, że to jest też na chomiku i czy coś, bo to jest dosyć krótki fragment, to warto zrobić.
I warto sobie też tak, scenariusze. To są dobre scenariusze, które są dostępne w Neciwie. I teraz tak. No właśnie, chodzi o to zostawanie, wyjeżdżanie. Ostatnia rzecz, którą tylko opowiem. Ja uważam, że jakby w tym momencie, na dzień dzisiejszy, w Polsce jest nieźle, jak chodzi o film. To znaczy jest to rosnący rynek, który inwestuje coraz więcej też, przynajmniej przed pandemią tak było, że to był bardzo rosnący rynek. Teraz się wszystko trochę wypierniczy i przebuduje, ale myślę, że zarówno Netflix, HBO, Canal Plus będą rozwijały swoje platformy, co jest generalnie dobrą informacją dla filmowców. Mamy dobry system finansowania publicznego. Problemem jest to, że on jest polityczny i nigdy nie wiadomo, kiedy to się nie uruchomi i potrafi to być bardzo stresujące. Myślę, że właśnie czasami możemy nad czymś pracować lata, a później się okaże, że to nie trafi na koniunkturę, bo jest zbyt odważne na przykład. Więc z tym się trzeba liczyć. Natomiast co do zasady, ja uważam, że dobrze jest zacząć swoją przygodę z filmem od kontekstu, który jest nam bliski. Więc to nie znaczy, że nie można zrobić zajebistego filmu, wyjeżdżając za granicę na studia filmowe do którejś z filmówek, ale albo po prostu bez filmówki. Natomiast ja uważam, że jest coś w tym, że fajnie jest zacząć od kontekstu, który znamy, bo to inaczej jest po prostu coś, co trzeba przeskoczyć, jakaś kolejna trudność. Dobrze, bardzo Wam dziękuję w takim razie, bo widzę, że się zbliżamy, już jesteśmy po czasie. No dobrze. Dzięki wielkie w takim razie. Trzymajcie się i mam nadzieję, że to jakoś mogło być dla Was pomocne. I naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście oglądali filmy bez dźwięku, ukochane sceny i żebyście też sobie przeczytali te dwie pozycje. Trzymajcie się.